Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na pierwszym planie mamy Mariana, który trzyma, Mariana Worczaka ze Słowacji, który trzyma gołębia 5640, to jest gołąb oryginalny spółki hodowlano-lotowej, Tomasz Paterak, Tomasz Petryszyn, tam z oddziału Głubczyce, a oglądamy tego gołębia wspólnie z księdzem Piotrem Nowosilskim, który tutaj przyjechał z Ukrainy, zdać nam relację o tych gołębiach, które miał tam, lotował w Żytomierzu, a przy okazji właśnie tutaj poznał Mariana, także ja mówię tu Słowak, Ukrainiec i Polak. I także sobie tutaj kręcimy film, każdy mówi swoim językiem, a się rozumiem, ksiądz po polsku mówi, bo tu ksiądz studiował w Kalwarii Zebrzydowskiej, tam gdzie franciszkanie mają seminarium, a łączy nas wszystkich to hobby, sport gołębiarski. Marian trzyma w ręku właśnie tego gołębia, to jest samiczka o numerze 5640, a początkowy to jest 0464 i to jest, tak jak mówiłem, od Tomasza Pateraka i Tomasza Petryszyna. To jest gołąb taki, który tutaj u ciebie jest chyba z tej całej ligi, ale chyba ze wszystkich twoich też taki najlepszy. Który ma miejsce teraz? No teraz na nas cały ten oddział, tak jest na drugim miejscu, a na Słowacji jest dziewiąty. Dziewiąty na całej Słowacji? Dziewiąty, tak. Mniej więcej, bo to może i ósmy, zobaczymy. No Marian, gratuluję. Ty to jak dostaniesz gołębia, to ty z niego pożytek. A jak się Tomek ucieszy, Paterak, bo będziemy jutro go właśnie wspólnie, to jest księdzem, jedziemy taką wycieczkę po tych hodowcach, z którymi współpracujemy, zobaczyć, księdzu pokazać też tutaj, jak wyglądają tutaj gołębniki w Polsce, ksiądz chce też poznać hodowców, będziemy tutaj odwiedzać ich. Mariana zaczęliśmy odwiedzać, bo najpierw u Krzysia Murowieca byliśmy, ale w sklepie, a do niego później sobie jeszcze do innych hodowców tutaj przyjedziemy. Piękna samiczka, nie pamiętam teraz z czego ona jest, a ty patrzyłeś na rodowody? Z niejakiego Mustanga. Z Mustanga? Z niejakiego Mustanga, ja sam uważał na nią aż przy ostatnim locie, tak, ja myślę, że jest siło, ale na koniec była plotka. Była, bo po pierwszy przyszedł też właśnie z tego ostatniego lotu, który wy mieliście teraz w niedzielę, był go 56, chyba 80. 3 sekundy mi brakowało, aby był dużo lepiej, ale moje gołębie go wycisnęły. No ale dziewiąte miejsce na Słowacji, czy ósme, to jest super, no Marian, gratulujemy. Ja nawet nie wiedziałem, bo na stronie to widzieliśmy, którą pozycję on na gołębniku zdejmował, bo ta była dwa razy pierwsza na gołębniku. Dwa razy pierwsza, tak. No. I piękny w budowie jest ten gołąb? Bardzo, samiczka, bardzo, także. Bardzo. Czyli ona co na wystawie słowackiej będzie reprezentowała oddział tutaj 029 Orawska? Orawa. No to super, gratulujemy. Tutaj mamy te inne gołębie do zdjęć, tutaj też już parę zdjęć zrobiliśmy. Bardzo się też Marianowi podoba jeden gołąb, jeszcze pokażmy go może, nie wiemy jakie mamy wyniki z niego, ale to był od tego Edka Mietkiewskiego, ta z Gdańska. Jedynie tego holuba sam poznał. Tego holuba, bo tak ci się spodobał? Ten sam jest. A jak ksiądz to widzi to? Podoba ładne te gołębie? Tutaj powiedzmy... Bardzo ładne w oko mu. Bardzo ładne, bo to jest z tego co pamiętam, to jest oryginałem, ten gołąb to jest od Edka i to jest ojcem, to jest gołąb z hodowli Zachse, mi się zdaje, na pewno taki w 92 chyba 06, ja pamiętam, ale w każdym razie jest to z 520 Prangego. Tak. Z Prangego 520, ale tam na internecie mamy, bo my każdy numer tego gołębia mamy, pod numerem jest rodowód od razu tego gołębia, teraz będzie jeszcze zdjęcie, także... Te gołębie tutaj widzimy u Mariana się bardzo dobrze sprawdziły na Słowacji. Ten się Marianowi najbardziej podoba. Księdzu też możemy pogratulować, bo ksiądz się pochwali, to w tym roku pierwszy rok lotowania, tak? W Żytomierzu. Miasto 400-tysięczne, wokół bloki, druty. Parę się gołębi rozbiło. Jak te gołębie tutaj z Polski się sprawowały, to będziemy wiedzieć, ale powiedzmy, bo ksiądz, to co też z Marianem go łączy, że miał gołębia najlepszego na gołębniku WG Hałyczyna, tak? I to był gołąb z czego wywodzący się? Bo dopiero dzisiaj rodowód właśnie tam Medwedenko Aleksandr przysłał, nie? Tak. Medwedenko przysłał, to jest gołąb z oryginału Harlekinsa. Sherlekens, a Sherlekens, Marian, nie uciekaj, bo ty też masz takie gołębie. Ty, Marian, też masz te gołębie Ed Sherlekensa i Krzysiek Mrowiec też ma tam. I też się u was dobrze sprawują te gołębie? No, my razy my już kupili z Krzysiekiem. No, ty masz samicę, a ona samca, jak to jest? A ja mam więcej te Sherlekensa. Też więcej masz? Więcej już. No bo ty bogatszy niż Krzychu, nie? To Krzysiek, ciebie było. Aha, bogatszy, teraz będzie licytacja, nie? Tutaj zobaczmy ksiądz jeszcze jak wygrał te... Ile tysięcy euro tam było? 3000 i poszło wszystko na zakup, na klub, który tam w Żytomierzu jest hodowców gołębi i w Kijowie. To jest stuko, ile jest hodowców w Kijowie około? W klubie około 20. 20, a w Żytomierzu niestety jest z księdzem 3 czy 4, tak? Dobrze. To także będziemy dalej robić zdjęcia. Marian też na hodowcę z Żytomierza, tak? Jak się ten hodowca nazywa? Nie pamiętasz? No, nie wiem, presnie. No. Sasia. Sasza, no to tak jest. Kamarad Sasza. A taki co lotuje tam?
Nie, on, ja tam drugie z Wecji z nim mam. Aha. Nie Golem Bios, to zaś... Rozumiem, kolega po prostu. Kolega, no. No to ksiądz już wśród tych 400 tysięcy mieszkańców w Żytomierza raczej go nie zna. No zobaczymy. No, będziemy szukać tego Saszy. Tak, nic. Ale my będziemy teraz tutaj robić zdjęcia. Mamy tych gołębi 30 kilka. No i Patryka też. I Patryka właśnie, o tutaj jeszcze. Tylko my szukamy, za chwilę nagrzemy, znajdziemy, bo mamy tutaj Patryka gołębia. Który to był? Połowy też jeszcze. To pokażmy go może jeszcze, Marian, tego jednego właśnie. Chyba to był taki Patryka. To jest oddział 0262 i gołąb o numerze końcowym 20... 20, to jest 262 i końcowy on ma numer, tu sobie przypomnę, bo ma 2940. O, i to jest samiec, nie? Samiec też bardzo ładny. No Patryka, wróbla, gołębie się też bardzo dobrze w oddziale Lipowa pokazały. Tam jest taki jeden gołąb po numerze 2815, co ma koeficjent chyba 508 czy 509, ale ksiądz też mówi właśnie, bo 5 gołębi Patryka było i w tych ciężkich warunkach w mieście, w blokach, w kablach, cztery zostały, no i też w Aleksandra Bedrodanki. Tak, były dwa. Też zostały dwa i bardzo dobre pokazują. Się pokazują, ale powiedzmy, bo my sobie o tych gołębiach za chwilkę będziemy rozmawiać, jeszcze kiedy będziemy mieli troszeczkę czasu, to tylko o tych gołębiach tam na Ukrainie porozmawiamy. Aleksandra nam przyśle te ich wyniki, tak jak to po słowacku wysletki. Wysletki, dobrze. Także i my rozpoczynamy dalej, kontynuujemy robienie zdjęć. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.